To jest Espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Liczba urodzeń w Unii Europejskiej w zeszłym roku wyniosła niecałe 3 700 tysięcy. To najniższy notowany poziom od 1961 roku, czyli od kiedy dostępne są porównywalne dane. Eurostat prognozował, że urodzą się 4 miliony dzieci. W 2023 roku urodzenia spadły o 5,5% w stosunku do roku poprzedniego. To także rekord, jeśli chodzi o spadek. Liczba urodzeń w Europie spada systematycznie od lat 60. Wiąże się to z konsekwencjami dla gospodarki i finansów publicznych. W ciągu 12 miesięcy od maja 2023 roku liczba osób zatrudnionych w ochronie zdrowia w Niemczech wzrosła o około 60 tysięcy. Konsekwencjami dla Europy spadku urodzeń to jest długofalowo spadek liczby ludności i jednocześnie starzenie się społeczeństwa, czyli spadek liczby ludności, który będzie postępował. Wiemy, że najdalsze projekcje sięgają roku 2100, tu mogę jako taką ciekawostkę powiedzieć, że projekcje do roku 2100, jeżeli nic by się nie zmieniło ONZ-u, pokazują, że liczba ludności Polski spadłaby do 14 milionów. A wiemy też, że w roku 2100, no oczywiście historia się nie kończy i ta liczba ludności dalej będzie spadała. Tak samo wiemy, że co do zasady dla Europy liczba ludności będzie spadała, oczywiście w różnych krajach, w różnym tempie, tak? Natomiast co do zasady tak, i to będzie oznaczało pewną marginalizację Europy. Marginalizację Europy w układzie sił światowym, w relacji do krajów azjatyckich, także jeszcze bardziej w relacji chociażby do Stanów Zjednoczonych, gdzie te prognozy są łagodniejsze, jeżeli chodzi o spadek liczby ludności. Ponadto zestarzenie się demograficzne, czyli wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do odsetka osób w wieku produkcyjnym będzie powodował, że zwiększy się zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, czyli to zwiększy co do zasady jednostkowe koszty opieki zdrowotnej, zapotrzebowanie na emerytury, które w Europie co do zasady wypłacane są oczywiście ze systemu finansów publicznych, czyli w uproszczeniu z naszych wszystkich składek i danin, które płacimy do budżetu, i może to wyciągać środki finansowe na wszystkie inne potrzeby, które z budżetu są utrzymywane. No, możemy sobie oczywiście wymienić chociażby siły zbrojne, tak, ale także na przykład jakość i dostępność edukacji, jakość i dostępność szkolnictwa wyższego, kwestie związane z tym, że z budżetu utrzymywane są przecież armia tak zwanej budżetówki, tak, to znaczy wszyscy ludzie, którzy pracują, czy to w urzędach, w sądach, tak, nauczyciele, lekarze, oni wszyscy będą mieli utrudnione możliwości do tego, żeby się rozwijać, a wiemy, że też w regionach, które będą się najszybciej depopulowały, czyli zmniejszała się liczba ludności, tam znacząco pogorszy się jakość życia. Tłumaczy demograf Mateusz Łakomy. Według ekspertów cytowanych przez Financial Times, wśród przyczyn niskiej dzietności są rosnące koszty życia, niepewność dotycząca zatrudnienia, sytuacja na rynku nieruchomości oraz niestabilność geopolityczna. To także trudności w nawiązywaniu relacji. Przyczyny spadku urodzeń w Europie są charakterystyczne dla krajów najbardziej rozwiniętych. To są właściwie te same przyczyny, które dotyczą Europy, które dotyczą Azji, w szczególności Azji Wschodniej, czyli Chin, Japonii, Korei i krajów tego regionu, ale też Ameryki Północnej. To znaczy kraje najbardziej rozwinięte borykają się z szeregiem barier, które w dużej części wynikają z tego, że w tychże krajach urodzenie dziecka, planowanie urodzenia dziecka wymaga spełnienia pewnych kryteriów, tak? To znaczy muszą być stworzone pewne warunki do tego, żeby starać się o dziecko. I właściwie mówimy tutaj o dwóch grupach przyczyn. Pierwsza grupa przyczyn są przyczyny, które w ogóle utrudniają wejście w trwały związek lub sprzyjają jego rozpadowi, natomiast przede wszystkim wyzwaniem jest wejście w trwały związek, co do zasady w małżeństwo. Tutaj dostrzegamy różnicę przede wszystkim w wykształceniu między kobietami a mężczyznami, która powoduje trudności w ogóle w tym, żeby para się ze sobą związała, ponieważ pary wiążą się ze sobą na zasadzie podobieństwa pod wieloma względami. I we wszystkich krajach rozwiniętych, a w szczególności w krajach
na przykład Europy Środkowo-Wschodniej istnieje znacząca nierównowaga między odsetkiem kobiet na korzyść kobiet, a odsetkiem mężczyzn, którzy posiadają wyższe wykształcenie. Z drugiej strony, z takich rzeczy bardziej współczesnych, i to są pewne takie najnowsze odkrycia demograficzne, wiemy, że utrudnia stworzenie związku to, że wychowywaliśmy się w internecie, w mediach społecznościowych, ze smartfonem w ręku, to powodowało naszą pewną taką długofalową izolację, znaczy pewne osłabienie zdolności do budowania relacji w stosunku do poprzednich pokoleń. Ponieważ mamy słabsze doświadczenia, te nasze relacje są bardziej powierzchowne, bardziej takie, byśmy powiedzieli, transakcyjne, niż to kiedyś miało miejsce. I także, to już jest naprawdę najnowsza rzecz, to znaczy jedną z takich ważniejszych przyczyn to jest poczucie samotności, poczucie tego, że zostanie się samemu. Nawet jeżeli to nie jest związane z faktyczną samotnością, z faktycznym brakiem ludzi wokół siebie, tylko z takim subiektywnym przekonaniem. Wśród państw, w których spadek liczby urodzeń jest największy, są Włochy, Hiszpania, Grecja, Polska, Finlandia i kraje bałtyckie. Spadła w nich ona o co najmniej 1/4 w ciągu ostatniej dekady. Według Eurostatu znacząco wzrósł też odsetek kobiet, które decydują się na macierzyństwo po 40. W ciągu ostatnich 20 lat średnia unijna wzrosła z 2,5% do 6%. Polityka jest w stanie poprawić sytuację. Mówimy tu oczywiście o procesie długofalowym, a nie o takim procesie roku czy nawet kadencji parlamentarnej. Natomiast to są rzeczy bardzo wielowątkowe, to znaczy to w różnych dziedzinach należy oddziaływać. To są kwestie związane chociażby z wyrównywaniem edukacji, to są kwestie wspierania finansowego rodzin, zwłaszcza jeżeli chodzi o pierwsze 3 lata życia dziecka w czasie urlopów macierzyńskich czy rodzicielskich, ale nawet także do tych osób, które nie mają prawa do takiego urlopu. Wiemy, że część rodziców, część matek nie jest uprawniona do urlopu macierzyńskiego. Ważne są tematy związane z rynkiem pracy chociażby, to znaczy z jednej strony zapewnienie stabilności zatrudnienia, umowy na czas nieokreślony, zwłaszcza dla tych najmłodszych dorosłych, ale też dostępności chociażby pracy na część etatu, żeby lepiej łączyć pracę zawodową, pracę zarobkową rodziców, w szczególności tutaj mam, z opieką nad dziećmi. Dostępność mieszkań też ma istotne znaczenie. Dostrzegamy potrzeby zachowania pewnej higieny cyfrowej. Wbrew pozorom polityka migracyjna przy tak niskiej dzietności, jak jest w większości krajów europejskich i Azji Wschodniej, nie jest w stanie skompensować ubytków. Matematycznie jest to niemożliwe. Oznaczałoby to często setki tysięcy migrantów każdego roku, którzy byliby potrzebni, więc jest to nie do zrobienia, tym bardziej, że oprócz kwestii takich, które nam się mogą wydawać takie oczywiste, to znaczy kwestii jakby adaptacyjnych, kwestii tego, żeby te osoby miały odpowiednie zdolności, no to też my nie mamy co do zasady na świecie, w krajach rozwiniętych, krajów, które by miały jakieś nadwyżki ludnościowe, które byłyby skłonne do tego, żeby się przeprowadzać. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zasugerował w kilku wypowiedziach medialnych, że jest gotów zaakceptować zawieszenie broni z Rosją bez odzyskiwania zajętych przez nią terytoriów, jeżeli jego kraj zostanie przyjęty do NATO. Podczas konferencji prasowej powiedział, że bez kroków mających na celu przyjęcie Ukrainy do sojuszu, Rosja po 2 lub 3 latach znów może zaatakować. Na łamach Sky News przekazał natomiast, że członkostwo w NATO jest konieczne, by Ukraina rozważyła zakończenie gorącej fazy wojny. Zasugerował także, że wówczas Kijów mógłby szukać dyplomatycznych dróg odzyskania zajętych przez Rosję terenów. To wyraźna zmiana retoryki. Wcześniej Zełenski twardo stał na stanowisku, że warunkiem dla rozmów jest odbicie wszystkich ukraińskich ziem. Zmiana stanowiska prezydenta odzwierciedla postawę ukraińskiego społeczeństwa. Według badań Instytutu Gallupa 52% Ukraińców mieszkających w nieokupowanych częściach kraju popiera rozpoczęcie negocjacji najszybciej jak to możliwe. W zeszłym roku było to jedynie 27%. Tymczasem kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Niespodziewana wizyta odbyła się niedługo po tym, jak Scholza spotkała fala krytyki za odbycie rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Kanclerz ogłosił, że Niemcy wesprą Ukrainę kolejnym pakietem o wartości 650 milionów euro. Politycy niemieckiej opozycji poddali jednak te słowa w wątpliwość, sugerując, że Scholz nie byłby w stanie tak szybko zabezpieczyć tych pieniędzy w budżecie i że jego zapowiedź odnosi się do wsparcia obiecanego Kijowowi jeszcze w październiku, które nie zostało dostarczone. Kanclerz potwierdził też dotychczasowe stanowisko Niemiec w sprawie braku zgody na przekazanie systemów rakietowych Taurus oraz na przyspieszenie procedury wstąpienia Ukrainy do NATO.
Służby w Finlandii prowadzą śledztwo w sprawie uszkodzenia dwóch niezależnych przewodów naziemnych, które doprowadziło do awarii sieci internetowej. Do zdarzenia miało dojść dwa dni po tym, jak na Bałtyku przerwane zostały kable podmorskie, łączące Finlandię z Niemcami oraz Szwecję z Litwą. Kilka dni temu do awarii sieci komórkowej i systemów sterowania ruchem doszło w Danii. Tymczasem szef brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa poinformował, że liczba incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa wzrosła o 16% w stosunku do zeszłego roku. Według jego słów część z nich zagrażała krytycznej infrastrukturze – energetycznej, wodnej, transportowej, medycznej oraz telekomunikacyjnej. Niedawno służby amerykańskie ostrzegły, że Rosja zintensyfikuje działalność sabotażową w Europie, by skłonić decydentów do odstąpienia od pomocy Ukrainie oraz zaakceptowania rosyjskich warunków zawieszenia broni. Izrael zburzył około 600 budynków w strefie Gazy, by utworzyć strefę buforową oraz rozwinął sieć baz wojskowych. Tak wynika z analizy obrazów satelitarnych oraz nagrań przeprowadzonej przez The New York Times. Siły obronne Izraela twierdzą, że działania te są prowadzone ze względów operacyjnych. Istnieje jednak podejrzenie, że Izrael będzie chciał utrzymać obecność wojskową w Gazie na dłużej. Politycy izraelscy zapowiadali kontrolę bezpieczeństwa w tym regionie nawet po zakończeniu wojny, nie przedstawiali jednak szczegółów. Niektórzy ministrowie mówili wręcz, że obecność sił zbrojnych powinna być zalążkiem przyszłego zasiedlenia Gazy przez izraelskich osadników. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wykluczył jednak taką możliwość. Izrael zajął Gazę w 1967 roku i przez wiele lat posiadał w niej bazy wojskowe. W roku 2005 wycofał jednak siły zbrojne, co doprowadziło do powstania próżni i przejęcia kontroli nad strefą przez Hamas. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.